Dzień dobrek. Witam się z Wami bardzo, bardzo gorąco i serdecznie i przybywam do Was z Zoomem. Oni wstaw wodę proszę na kawę. No garnek na kawę. Kocham Cię. Przybywam do Was z Zoomem na paletkę. Słuchajcie, trochę mam nabytych nowych paletek. No i obiecałam, że będziemy sobie robić taki przegląd paletkowy. Także nie zapomniałam, mam kilka perełek, kilka nowości, będę chciała się z Wami nimi podzielić. Jest to Imagination, tak ona wygląda. Wiem, że stoi paletki z tego samego jakby, z tego samego rodzaju, czyli też Imagination. Wydana jest paletka rozświetlaczy, wielkie oczywiście lusterko, minus, że się nie może tak wyginać jak maksineczka, bardzo to polubiłam. Tak wygląda kolorystyka tej paletki. Aczkolwiek mam wrażenie, że tutaj ona jest trochę jakby rozjaśniona. Ściszę trochę radio, czekajcie. O, żeby nie było za głośno. I co? I zrobimy sobie, słuchajcie, swatchy. Mamy tutaj brązy, mamy tutaj rozświetlacze. Zaraz sobie jeszcze przeczytamy, co my tutaj jeszcze mamy. Nie jest napisane, że mamy tutaj w ogóle brązery, ani róże, ani nic z tych rzeczy, także być może jest tak, że można sobie tego użyć jako brązer, róż czy rozświetlacz. Zacznijmy od cienia Angel. Konsystencja fajna, fajnie zmielone. No i jest moc, naprawdę jest moc. No i jak zwykle światło Wam tutaj pewnie nie odda. Kolejny to jest pod spodem Honey Bee. I to jest taki bardzo delikatny pomarańcz, dość tak dziwnie zmielony, powiem Wam, taki właśnie bardzo sypki. Tak on wygląda. Ja tu będę sobie rękę wycierać na mokro, na sucho, żeby te swatche w miarę były naprawdę wyraźne. Trzeci to jest Mills i to jest też pomarańcz. Trochę za dużo tych pomarańczy, jeżeli chodzi o mnie, naprawdę za dużo, w zupełności jeden by tutaj jak najbardziej wystarczył. Nie wiem po co tyle pomarańczy, tym bardziej, że bardzo są do siebie zbliżone. Jeden jaśniejszy, drugi ciemniejszy. You Know i to jest cień, który rzuca się najbardziej w oczy i jest on chyba najpiękniejszym cieniem z tej paletki, jeżeli chodzi o mnie przynajmniej. I to jest taki czerwony, czerwono-malinowo-pomarańczowy, nie wiem, ciężko go określić, ale taki kolor na przykład widzę na ustach. No i widzę, że kolorystyka nie oddaje w pełni tych kolorów. Tak to wygląda, musiałabym chyba zgasić tutaj to żółte światło. Następnie od góry Butterfly i to jest ten właśnie błękitny, ten taki niebieski. Nie wiem, szczerze powiedziawszy, do czego to jest cień. Do czego ja bym go używała? Jeszcze nie mam jakby opcji, ale ładnie widzę, prezentuje się on koło tego czerwonego. Także z tym czerwonym mogliby zagrać jakiś fajny duet. Tak to wygląda w tym żółtym świetle, także dodajcie odrobinę właśnie, jakby one były jeszcze żywsze i ciemniejsze. Dalej Shopee, to jest ładny taki kawowy, kakaowy, bardzo ładny kolor. Bardzo fajny kolorek, bardzo mi się podoba, to jest dokładnie ten. Kolejny to jest Imagine, bardzo ładny brązik, lubię bardzo takie, bardzo ładny, wyraźny brąz, nie wiem czemu mi zapachniało kakaem. Get to Know, rudawy, tak bym go określiła, taki rudy kolor, bardzo ładny rudy kolor. Tak wyglądają tutaj te kolorki, ten właśnie jest bardzo ładnym, takim rudawym, zgaszone jest jedno światło, więc widzę, że lepiej oddaje kolory paletki. Jedziemy teraz właśnie teraz ten cały środek, czyli te tutaj szerokie i to ja nie wiem, wygląda mi to na jakiś taki, nie wiem czy to rozświetlacz, no ale to nie jest rozświetlacz, bardziej to są, słuchajcie, ten jest już w ogóle niewidoczny, kompletnie niewidoczny i w ogóle nie transferuje się na ręce, nic nie widać, słuchajcie, nic, cień widmo, którego kompletnie nie widać, zero, zaraz Wam pokażę nawet na palcu. Tak wygląda na palcu, natomiast na skórze nie widać go w ogóle. W ogóle. Jakiś, wiecie, jak się już tak przyjrzy, ale ogólnie jest tu, no to same powiedzcie. Nic nie widać. Ten pod spodem, Loving Life, taki cień. I też widzę, że będzie takim znowu jakby jasnym pomarańczem. Trochę jest nieprzemyślana ta paletka, według mnie, ponieważ Loving Life jest bardzo zbliżony do Honey Bee, a Honey Bee do Mills, tylko że Mills jest taki bardziej żywym pomarańczem. Ten jest w ogóle, uważam, niepotrzebny. Dwa cienie, trzy cienie są już w tej paletce, według mnie, niepotrzebne. Dalej OKK.
W cukierniczce na półce. Tu znowu bardzo delikatny brąz. Znowu nie wiem po co, bo widzę, że ten Sorry Not Sorry jest podobny do OK i one są podobne do Shopee. Trochę jest jeden wielki nieład. Ta paletka nie jest do końca przemyślana. Sorry Not Sorry. No to znowu ciemny brąz. Słuchajcie, bawimy się brązami. I bardzo jakieś takie nietypowe zmielenie. Nie wiem jak to się zrobi na oku, ale niezbyt przenosi się na dłoń. I to jest ten brąz. Jak widzicie, znowu podobieństwo ten z tym. Także nieład. Jeden wielki nieład. Ja bym wykreśliła z tej paletki, zminimalizowałabym ją naprawdę. Doczekajcie 2, 4, 6, 8, 16, 20. Tu mamy cieni. To ja bym zrobiła z tego, słuchajcie, dziesiątkę i byłaby to jakaś taka perfekcyjna dziesiątka. Więc mamy już cały środek. Cztery cienie, które praktycznie dwa są niewidoczne, a dwa są zbliżone do tych poniżej. Teraz jedziemy Forever Friend. Bardzo tak grubo zmielony, bardzo dziwnie zmielony. Taka miałkość bardzo dziwna. Ale na oku może wydawać się fajnie. Ja nie wiem, czy to jest folia, czy to duochrom. Ja się na tym nie znam, ale taki... Ładnie się mieni, ale dziwna konsystencja bardzo. Pod nim jest Baby Girl i to jest dokładnie podobna konsystencja, niestety. Ale na środek powieki myślę, że one się powinny fajnie spisać, taka pomarańczka. Jedziemy dalej, Pinky Promise. Pinky Promise znowu nieprzemyślany cień, fajne zmielenie cienia, ale znowu taki... Nie wiem, co to nawet za kolor, słuchajcie. Niby brąz, niby miał wbijać w taki fiolet, ale nie wbija. Zobaczcie, to jest to. Także znowu bym bez niego dała tą paletkę. Trying It. I znowu mamy niby fiolet, niby brąz, niby bordo. Też taka mieszanka, nie wiadomo czego. No jednym zdaniem nie zakupiłabym drugi raz tej paletki. Tyle powiem. To jest ten... Tak to wygląda. I ostatni rządek, Hans, to jest taki żółty i pojadę chyba już tutaj. Będę robić takie większe swatche. Ten żółty mi się podoba, o dziwo, takie żółte złoto, ale naprawdę ładny. Myślę, że na całą powiekę będzie fajnie się spisywał. Zobaczcie, to jest ten tutaj, nie wiem czy go będzie widać, o ten tu. Widać, jak się coś mieni, no to właśnie to on, tylko kolor jest nieoddany w pełni. To jest taki żółty. Pod spodem ładny Raise and Praise. Oj, piękny kolor. Uwielbiam. Takie miedziane, takie właśnie duochromy, czy to folie, ja nie wiem. Ale bardzo ładny. To jest ten. I nie wiem, czy tylko nie widać tego, jak on się mieni ładnie. W każdym razie naprawdę, naprawdę ładny cień. Potem jest Berry Blast. I to jest coś podobnego jak ten wyżej, tylko tyle, że matowy. Fajnie wtedy można je ze sobą połączyć. Jak widzicie, to jest ten pod spodem. No i ostatni z cieni to jest Limo i to jest do przydymienia. To jest coś, co rzekomo, dziękuję bardzo. Vlogerki mówią, że zawsze im brakuje w paletce czarnego cienia do przydymienia oka. Powiem Wam tak, nie kupiłabym drugi raz tej paletki i jeżeli chodzi o te wszystkie brązy, to ja z tej paletki wyjęłabym przynajmniej 2, 3, 4, 5... 6 cieni bym usunęła z tej paletki. Tak ja Wam powiem. I wtedy może ona miałaby sens. Zostawiłabym na przykład ten pierwszy rządek, bo tu faktycznie jest różnorodność. To jest w ogóle jakaś pomyłka, jeżeli chodzi o te cztery, nie wiem, rozświetlacze brązy. Nie mam pojęcia, co to jest. No i potem właśnie tutaj te duochromy są fajne. Niech będzie ten czarny faktycznie do przydymienia oka, do może zrobienia kreski cieniem, ale reszta, no reszta po prostu jest milczeniem według mnie. Także no ja Wam powiem, mam mieszane uczucia co do tej paletki. Na pewno ja Wam jej nie polecę, dlatego że za 10 funtów, jeżeli mamy tutaj, słuchajcie, powodować, że usuniemy z paletki, dajmy na to 2, 4, 6, 7, 8 cieni nawet. Nawet 8 cieni ja bym z tego usunęła. No to zostaje nam niewiele, a za tą cenę kupimy po prostu kolejną, w której będziemy miały jakby taką całą bazę kolorystyczną potrzebną i niezbędną. Także jeżeli chodzi o mnie,
8 cieni bym wyjęła z tej paletki, reszta jest fajna, ale no nie kupujemy paletki za 10 funtów i z 20 cieniami, żeby skorzystać, dajmy na to, nie wiem, no z 12 cieni. Także nie o to chodzi, ode mnie łapka w dół, pierwszy raz łapka w dół, no użyć, bo użyć użyję, aczkolwiek nie wiem, czy nie odsprzedam tej paletki. Naprawdę nie wiem, czy ja się jej nie pozbędę, czy jej nie odsprzedam i nie kupię po prostu w zamian coś innego. Jak widzicie, jeszcze nie miałam jej na oku i nawet szczerze Wam powiem, nie chce mi się za bardzo jej mieć na oku, dlatego że nie chcę jej dziabać bardziej niż teraz tylko do swatchy. Myślę, że jednak ja ją sobie odsprzedam i w zamian zakupię coś, czym będę bardziej usatysfakcjonowana. Dajcie znać, co Wy myślicie, jak Wam się podoba ta kolorystyka. Jeżeli chodzi o pierwszy rządek, podoba mi się bardzo. Jeżeli chodzi o resztę, mogłoby jej nie być. Także ja Wam serdecznie dziękuję. To był taki przegląd paletki Revolution Imagination. Według mnie to jest chyba najsłabsza z paletek ostatnio z Revolution, jakie Wam pokazywałam i jakie mam. Także ode mnie łapka w dół, niestety. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się ciepło i napiszcie mi koniecznie w komentarzach, czy macie tą paletkę, czy jesteście z niej zadowoleni, czy nie, czy macie podobne zdanie do mojego, czy wręcz odwrotnie, jesteście mega usatysfakcjonowane tą kolorystyką i jakością tych cieni. Dajcie znać, czekam na Wasze komentarze, jestem bardzo ich ciekawa, za chwilę kichnę, bo mnie normalnie coś... Na zdrowie, dziękuję. Coś mnie gryzło w nos. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. Buziaki. Pa jo!